Cześć, ja jestem Tamara, a to jest program Alergia na kuchnię. Dzisiaj jest ze mną specjalny gość, Patryk. Z kanału Kameralnie. Dzień dobry, jestem tutaj z Tamarą i podobno będziemy robić placki bananowe. Bananowe. Dla alergików. Składniki do tych placków to jeden kubek mąki bezglutenowej. Bezglutenowa mąka, tak. Czyli taka dla alergików. Gluten free. Jeden kubek wody, nie chcę wylać, się boję, dobra, okay. Że wyleją. Może być gazowana? Tak, może być gazowana. I jeden kubek mleka. Jeśli chodzi o kubki, to koniec. Jeden banan. Proszę. Jeden banan. Mam banana, już wszyscy widzieli. I jeden banan zastępuje dwa jajka. Dwa jajka, matko tak, boska. Dwa jajka, jeden banan zastępuje. Dobra. Ale także olej. Olej nam jest potrzebny. No i jeśli ktoś nie ma blendera albo miksera, niech sobie rozciapcie te banany. Łyżką można to zrobić albo widelcem. Łyżką albo widelcem. Widelcem. Kto tam zaraz będziemy to robić w ogóle. Tak. Także nie wiem, kto będzie miał to zadanie, ale to ty wyznaczasz, szefie. Okej, a ty mów, co dalej. Ja wsypuję i wlewam. Pierwszy raz rozgniatam banana łyżką. Ja używam mąki bezglutenowej, ponieważ jestem alergikiem. Jestem uczulona na mąkę pszenną i mąkę żytnią, czyli na podstawowe mąki. Tak. I w zasadzie to nie mogę też jajek, dlatego używam bananów. Ale te placki można zrobić z normalną mąką i też z bananami, jeśli jajek brakuje w domu. Jeszcze woda. Polało mi się? Nie. Czyli jeżeli są święta, czyli w wolnym tłumaczeniu wojna, to możecie iść do sklepu i zamiast jajek, bo ich pewnie nie ma, kupić banany i wyjdzie na to samo, podobno. Ja się wcześniej o tym nigdy nie dowiedziałem, ale ja Tamara mi powiedziała, że to działa tak samo jak jajka. Nie wiem w jaki sposób, tak, ale być może. Łączą składniki tak samo jak jajka, banany. Naprawdę? Tak. Ja! Jak dobra, banan. Mam papkę z bananów. No to chyba możemy ją już wrzucać. No, taką. Taka fajna papeczka. Dobrze. Nie będę odwracał tego do góry nogami, bo to nie jest ciało stałe i najpewniej wypadnie. Tak. Ale oceń, bo nie wiem. No fajne jest. Jest git? Tak. To co z tym teraz? Ręce mi się trzęsą. No i na banany tyle. Teraz nam jest potrzebny. Wlejesz olej? Ile? Nie. Ty mówisz stop. Tak. Dobra, dogadaj. No. Już. Jeszcze rzadko mieszam takim czymś. Zawsze używam blendera. To może ja pomieszam? Okej. Dawaj, to ja się sprawdzę. Nie tylko przy bananach. Nie tylko przy bananach, mężczyzna może się sprawdzić. Ja jestem alergikiem, jak to widać. Mam coś takiego później, jeśli będzie coś nie tak. Jestem uczulona na dużo rzeczy, jak mówiłam, na mąkę pszenną i żytnią. U mnie w domu są dwie książki, które mogę polecić dla alergików. Jest to Mama alergika gotuje. Jest tam mnóstwo pomysłów. Bez mąki, bez jajek, bez mleka. Prawie bez wszystkiego można. Proszę, szefowe. Jest dobrze. Jest dobrze? Tak. I co, to już wszystko? Teraz już będą placki z tego? No chyba tak. Wiesz, bo ja to tak słabo się na tym znam. Nie robiłeś naleśników nigdy? Nie. Aha. To teraz... Grzej patelnię. Nie umiem takiej obsługiwać. O, dajemy olej. Tak jak mówiłem, wiedziałem, że teraz olej. I tylko niedużo trzeba to tutaj... Ręka mi się trzęsie. Rozsmarować tym takim ręcznikiem. Nie. Nie? Ja sobie rozprowadzam patelnię. Dawaj na ten, na ogień. To musisz rozprowadzić. Nie, trochę cienki. Taki chyba może być. To będą pancake'i, człowieka. Będzie z kawałkami bananów. Rzućmy, się nadaje. Nie, już jest git chyba. Jakie git? Ja sprawdzam. Wyszedł, moje dziecko. Musi podrosnąć. No tak, jak widać, placki nam się udały. Są naprawdę dobre, nie spodziewałem się, że jajko może być zastąpiony przez banana. Banan działa tak samo. Dwa jajka. I smakują nawet dobrze, no nawet powiedziałbym, że miejscami lepiej niż takie zwykłe. Dzisiaj naprawdę był owocny dzień, wielu rzeczy się dowiedziałem. Dziękuję. Dziękuję Tamara za wspólne gotowanie. Proszę. Pa! Pa, pa.